Na program zaprasza województwo łódzkie. km2 powierzchni, 60 tysięcy mieszkańców. Bełchatów, miasto kojarzone głównie z kopalnią i elektrownią, ale to przecież lata 70. XX wieku, a Bełchatów powstał w wieku XIV, choć na prawa miejskie czekał 400 lat. Spokojnie, wrócimy tu jeszcze. Tak naprawdę pierwsze wzmianki takie pisane to jest końcówka XIV wieku, ale trzeba tutaj na pewno wspomnieć o Grocholicach, które są obecnie, są metrykalnie najstarszą częścią tego miasta. No właśnie. Grocholice to część Bełchatowa od 1977 roku, ale wcześniej to Grocholice, a nie Bełchatów, były miastem. I to przez blisko 400 lat. Ziemie te należały w średniowieczu do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i to była wioska, która powstała z inicjatywy między innymi arcybiskupa gnieźnieńskiego w XII wieku. Tak naprawdę jej prestiż rozpoczął się od tego, kiedy wybudowano w niej kościół murowany, czyli to jest początek, pierwsza połowa XIII wieku. Oczywiście wówczas kształt kościoła mocno odbiegał od tego, co widzimy dziś. Świątynia była wielokrotnie przebudowywana, tak wygląda od 1920 roku. Sąsiedztwo Grocholic i Bełchatowa musiało i doprowadziło do konfliktów. Oś sporu wyznaczał handel, czyli pieniądze. I pytanie, gdzie kupcy będą chcieli przyjeżdżać. To była symboliczna walka pomiędzy publicznym a prywatnym, bo przecież Bełchatów powstał jako miasto prywatne. Batalia była długa, bo jeszcze późniejsi właściciele kaczkowscy, którzy przyszli tutaj na miejsce Rychłowskich, no, prowadzili tą batalię z Grocholicami skutecznie, bo w końcu wygrali i ostatecznie cały handel przeniósł się do Bełchatowa, ale jak widać, no, praktycznie 100 lat potrzeba było niemalże na to, żeby te przyzwyczajenia handlowe przenieść do niegdysiejszej osady mało znaczącego Bełchatowa. Dla niewielkiego, XVIII-wiecznego Bełchatowa budowa tego dworu była niewątpliwie wydarzeniem istotnym, bo wprowadziła miasto na nowe tory gospodarczego, społecznego i architektonicznego rozwoju. Dwór Olszewskich, zbudowany przez Rychłowskich, to dziś siedziba Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, a przylegający do niego park to miejsce, gdzie można odpocząć od zgiełku Bełchatowa. Otaczający zabytkowy dwór park skrywa pewnie niejedną tajemnicę, ale tej jednej nie powstydziłby się i sam Szekspir. To historia miłosna licząca prawie 100 lat. Historia Stefana i Anieli Helwigów. Kiedy w
1920 roku wybuchła wojna polsko-bolszewicka. Stefan jako jeden z wielu bełchatowian wyruszył na front, a Nelly, też mieli krótki dosyć staż małżeński, w myśl zasady, gdzie mąż, tam i żona jego, też wyruszyła na front. Pracowała jako sanitariuszka w szpitalu w Warszawie. W ten sposób udzielała pomocy żołnierzom. Niestety dla Stefana te działania wojenne miały tragiczny finał. Poległ on w miejscowości Trzeszczany, to jest w okolicach Hrubieszowa. I według, no troszeczkę też na poły legendy, Nelly pojechała odszukać jego ciało. Na podstawie jedynie monogramów, które miał wyhaftowane na bieliźnie, odszukała i rozpoznała ciało swojego męża. Przywiozła je do Warszawy i tam nad zwłokami popełniła samobójstwo. Zwłoki tych obojga zakochanych zostały przewiezione z Warszawy pociągiem do Piotrkowa, a potem z Piotrkowa do Bełchatowa. Sercem każdego miasta jest rynek. Swego czasu Bełchatów miał nawet dwa. Stary rynek przetrwał jednak tylko do 1925 roku. Ostateczny kres zwartej śródmiejskiej zabudowy przyniósł wybuch II wojny światowej. Dziś to plac. Plac Gabriela Narutowicza. Historię Rockiego Marciano każdy dobrze zna, ale nie każdy wie, że jednym z jego licznych przeciwników był bełchatowianin Mojżesz Friedler, znany jako Harry Haft. Harry Haft urodził się w jednej z nieistniejących już kamienic na Starym Rynku. Po wybuchu II wojny światowej trafia do Auschwitz, gdzie stacza 75 nieformalnych walk bokserskich. Pod czujnym okiem SS-manów za każdą zwycięską dostaje tydzień życia. Ostatecznie Harry przeżywa gehennę Auschwitz, a po wojnie trafia do Stanów Zjednoczonych i staje się już profesjonalnym bokserem. Tak w ringu spotyka się z Rockim Marciano. Niestety walkę z mistrzem przegrał. A jak jesteśmy już przy placu Narutowicza, to czas na energię, ale nie energię płynącą z elektrowni, a energię wiedzy płynącą z gigantów mocy, czyli Bełchatowskiego Centrum Nauki. Interaktywne muzeum, w którym właśnie uczymy naszych zwiedzających, a są nimi i dzieci, i młodzież, i dorośli, w jaki sposób produkuje się energię elektryczną z węgla brunatnego w dwóch największych zakładach energetycznych w Polsce, czyli kopalni węgla brunatnego Bełchatów i elektrowni Bełchatów. Stąd dwa giganty. To jest jedyne takie miejsce, gdzie tak naprawdę mamy do czynienia jakby z sytuacją podwójnie dobrą, dlatego że z jednej strony rzeczywiście uczymy tego całego procesu, jak się produkuje energię elektryczną, ale nasi zwiedzający przemieszczają się z naszego muzeum 10 km i widzą to na własne oczy. No tak, ale zanim zobaczymy ogrom bełchatowskiej kopalni, czas jeszcze na inny symbol miasta. Symbol sportowy, no bo z czego słynie Bełchatów? Ano słynie z siatkówki. W tym sporcie Bełchatów to istna potęga. I to nie tylko na polskiej czy europejskiej arenie, ale na arenie światowej. A na koniec programu, zgodnie z obietnicą, wracamy do kopalni. Kopalni, która co prawda znajduje się na terenie powiatu bełchatowskiego, ale to już gmina Kleszczów. W latach 60. odkryto tu złoża węgla brunatnego. Wydobycie ruszyło 20 lat później. Kopalnia
kopalnia i elektrownia wytwarzają prawie 20% energii kraju, więc to jest naprawdę olbrzymia produkcja. Nasza kopalnia rocznie wydobywa około 40 milionów ton węgla, więc to są olbrzymie ilości. No i dzięki temu tak naprawdę duża część obywateli naszego kraju może korzystać z energii elektrycznej. Dziś wiemy, że los kopalni jest już przesądzony, a za 20 lat skończy się tu wydobycie, a za około 50-60, choć dziś ciężko w to uwierzyć, będziemy tu mieli drugi Zalew Sulejowski. Za wspólne oglądanie dziękuję Województwo Łódzkie.